Jest dalej poniedziałek. Wróciłam z pracy. Przypominam, że robiłam do 18. A jest za 15:21. Tak. Nie mam pytań. Zmarzłam tak, że nawet nie chcę tego mówić. Zatkało mnie wszędzie. Ale od początku. Umówiłam się z mężem, że jak będzie kończyło podobny... No ale słuchajcie, że jak będzie kończyło podobnej godzinie, czy po mnie nie podjedzie, wiecie, żeby mnie marzła na przystanku, bo zimno. A ty co? No. Żeby mnie marzła, bo zimno. No i podjechał. A jeszcze mówię do koleżanki, z którą byłam na zmianie, bo mieszka niedaleko mnie, że ją mogę podwieźć. No bo po drodze, no. No i przyjechał. No i wsiedliśmy. Tak. Tak wsiedliśmy, że na obwodnicy się rozkraczyliśmy. I staliśmy. Ile? Półtora godziny. Czekaliśmy na zimnie, na obwodnicy. Fajnie. Na co czekać? No aż ktoś przyjedzie i nas scholuje. I kto przyjechał? No i przyjechali w końcu. Przyjechali. Tu wam pokażę teraz, jak staliśmy. I tak se staliśmy na Wygwizdowie, półtora godziny chyba, bo już przestałam czas liczyć w ogóle. Oczywiście wszyscy byli zadowoleni, bo mieliśmy szybko jechać do domu. Tak, no i przyjechaliśmy szybko. No. To jedna trzecia drogi tak naprawdę już było, nie? No, jeszcze linka... 5 minut tak naprawdę jazdy. Jeszcze linka nam dupła. Trzy razy. Hamulce wysiadły. Nie było czym hamować. A daj ta żyć. No. Już się czasem tam. O, i herbatku ciepło teraz. No. Byś się śmiała, jakbyś tam stała. Na tym Wygwizdowie. Masakra. Masakra. Jeszcze wiecie, ja to ja, nie? To nam się stało. No ale ta koleżanka z pracy, nie? Masakra po prostu. Już chyba nigdy z nami nie pojedzie. No, już powiedziała, że ona już nie jedzie, ona autobusem pojedzie. No ale co zrobić, co zrobić, no. Jak się dzieją takie rzeczy. Ja już grzeję zupę, tutaj się obracam, bo zupę grzeję. Bo tak zmarzliśmy, że naprawdę. A jeszcze miałam w planie wrócić i robić farsz na pierogi. No. Tak, ja chciałem się wcześniej odpocząć. Wszyscy chcieli do sklepu iść, no myśmy poszli, no ale reszta zrezygnowała. Poszliśmy do sklepu, zaraz wam pokażę, co zostało kupione. Ale po prostu masakra. A tą MZ-kę nagrałaś? Co miałaś z nią jechać? Aha, tak, bo jak linka w aucie się zerwała, to myśmy wysiedli, bo już było tak bliżej cywilizacji. Mówię, że tu jest zaraz przystanek, że podjedziemy. No i tym autobusem, który mieliśmy jechać, autobus miał wypadek po drodze. Czujecie to? To jest oszukać przeznaczenie. Nie nagrałam tego jakoś. No i żałuj. Z głowy wyszło, ale była i straż, pełno szkła, nie wiem co tam się stało. Ale zanim myśmy wracały, no tym autobusem, w który mieliśmy wsiadać, ale już zadzwonił mężu, że już jest w domu i jedzie już naszym, jedzie już autem dobrym.
No, ja mówię, że ja czekam, bo i tak by miała autobus nie bezpośrednio po dom, tylko tak trochę by musiała jeszcze z 20 minut iść. Więc mówię, ja czekam, nie? No, ta koleżanka mogła jechać, no ale mówi, też czekamy. No i ten autobus miał wypadek, czujecie to? To jest oszukać przeznaczenie. No, a myśmy jeszcze zajechali ją odwieźć pod dom. Oczywiście w roboty drogowe. Co oczywiście się... wszystko rozkopane, nie? Ani tędy nie przejedziesz, ani tędy. Dzień świra po prostu. Dobrze w pracy za dobrze poszło, za szybko. I później to widzicie tam. Ja mam dość, jestem taka padnięta, że ja nie wiem jak żyć. Normalnie już prawie herbatę wypiłam, wypiję tą herbatę. Idę się kąpać. A się jeszcze tak upociłam w robocie, wiecie, bo dzisiaj takie miałam pracę z parownicą, to się napociłam. Jak dzika, mówię, a to szybko autem, to przynajmniej mnie nie przewieje, nie? No. No i o. I mnie nie przewiało w ogóle. Masz zupu? No. Czekajcie, dam mu zupu. Teraz dzisiaj. Kurde. Po spodniach jeszcze. To jeszcze się polałam po spodniach. Nie podniosę tak jest. Czekaj, to jeszcze na koniec wyłączą nam prąd. Nie, ja już tego nie przeżyję dzisiaj po prostu. No a myśmy już nam było wszystko jedno, mówię, dawaj do tego sklepu, nie? Kupimy na te pierogi. Może jutro wstanę. Nie będę na siłę wstawać. Bo jak się będę źle czuła, to ja nie wstanę, to będę pojutrze robić. To mamy ziemniaki mamy. Wodę mamy. Proszę Państwa. Jeszcze jedno. Kusi mnie, kusi. Spadaj. Tu masz jeszcze jedno. No. Zapachy, on sobie jeszcze kupił po drodze drugą paczkę, nie? Mamy dwa mleka owsiane, bo jedno sobie wezmę do pracy, bo tam mamy mleko, ale zwykłe bez laktozy. To ja sobie wezmę swoje owsiane. Akurat mi na ten tydzień starczy. Jedno do domu. Tu mamy mleczko do domu. Snickers mężowy się domyślam. Mamy dwa oleje. Dwa oleje, bo tam było przy zakupie dwóch chyba po 6,99. No to wzięliśmy, bo olej się całkiem skończył. Ja mam aspirynkę, mężu polopirynkę. I zaraz będziemy się faszerować. Takie przygody wam powiem, takie przygody. Mamy chlebuś, mamy mąkę, mąka, mamy syr, twaróg, jogurt, cebulina i wzięłam taką szynkę, bo nie byłam pewna, czy w domu jeszcze jest. Szynka tostowa. I to takie zakupy. Nie wiem, idę wydać 119, tak? 119. A nie wiem, już mi obojętne dzisiaj. Jakoś tak, 119 wydaliśmy. Przygody, mówię wam. O, Irysiu idzie. Irysiu idzie, cześć. Bzdącu. O, daj matce spokój, bo normalnie nie dam rady. No i taka sytuacja. I miałam w planie wrócić wcześniej, bo mówię autem, no to szybciej wrócimy. Zrobię sobie farsz na pierogi, a rano sobie wstanę i sobie polepię. No i teraz o 9 to już nie będę robić. Nie ma takiej mowy. Teraz herbatkę piję i już. Piję herbatę, coś zjem. Idę się wykąpać, gorący prysznic. Wpierdzielę dwie aspiryny.
I idę nyny. I wstanę jak wstanę. Mam na 12. Więc... Chociaż tyle, że pośpię, że nie muszę wstawać o 5, 4, 3 ani żadnej takiej godzinie, nie? To tyle dobrze. Jak nie dzisiaj, to jutro, jak nie jutro, to pojutrze. No, no trudno się mówi, nie? Trudno się mówi. No i taka przygoda była. Miało być szybko, wyszło jak zawsze. Ja cała rozmazana. Zatkało mnie z każdej strony po prostu. Człowiek wygląda jak 7 nieszczęść, bo się upociłam w tej robocie, powiem wam. Dzisiaj. Ale tak minęło, tak mi dzisiaj minęło, że normalnie jakby godzina w tej pracy. Tak szybko, bo było dużo roboty. Więc człowiek robił po kolei, ten czas tak fajnie zleciał dzisiaj, że hej. No, no to na dzisiaj na tyle by było. Z naszych, czy coś jeszcze miałam mówić? Dobre jest to, że nie wiem. Z naszych przygód, bo już nawet zapomniałam. No to ja idę coś zjeść, szykować się do spania.